Nazywam się Ciszewicz Kamila. Przyjechałam z kościańskich Amazonek. I jestem tu pierwszy raz, bo do Amazonek zapisałam się miesiąc temu. Już tyle atrakcji, tyle nowości poznałam, tyle wiedzy, że ta rzeźba, która bardzo mnie też wycisza. I podobają mi się takie ręczne prace. Nigdy tego nie robiłam, ale jestem zadowolona. No i jeszcze malowałam obrazy, to też również mi się bardzo, bardzo spodobało. Umiem teraz wychwycić różne piękną przyrodę i drzewa, las. Także jest to fajna atmosfera, są fajne dziewczyny i życzliwe, uczynne i, no i wspaniałe. I czujemy się tutaj jak w rodzinie, bo dla mnie to jest tak, jakby była moja druga rodzina. Przeżywamy to samo, chorujemy na to samo, znaczy się w tej chwili już jesteśmy wyleczone. Ja zawsze mówię, że Pan Bóg dał drugą szansę i jedziemy dalej z tym życiem naszym. Także jest wspaniale. Wcześniej nie próbowałam takich rzeczy, bo nie było na to tak czasu i człowiek nawet nie wiedział, że ma takie zdolności artystyczne, że tak powiem. I nie robiłam tego wcześniej. Bardzo mnie takie prace wyciszają, takie malowanie czy rzeźbienie uspokaja. Człowiek potrafi sobie wyobrazić te rzeczy głębiej, tak. No, nie wiem, jak to powiedzieć, ale po prostu dostrzega się takie piękno. W ogóle jestem taka z natury energiczna i pełna życia, ale tutaj jak się w tym towarzystwie czuję się bardziej taka zauważona, doceniona, no i spełniona. Konsekwencje z tego na pewno będą. Już sobie planuję kupić na pewno farby i chcę malować obrazy, bo już rodzina się upomina na maluj dla mnie, na maluj. No więc teraz będę zamiast kwiatów czy jakichkolwiek prezentów, będę do rodziny malowała obrazy. Także jestem bardzo zadowolona z tych kursów, jest bardzo fajnie wiedza przekazana, że naprawdę jestem zadowolona i szczęśliwa, że tutaj mogę przebywać. Jestem zdania, że takie właśnie robione te właśnie zjazdy tych Amazonek i tych kształcenia, to człowiek się nie czuje taki samotny w tej chorobie, co przeszłyśmy. Jest to takie, no takie fajne, nie myślimy o tym, jesteśmy oderwane od rzeczywistości, nie myślimy o żadnych problemach, o chorobach, o niczym. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł na uaktywnienie się i pokazanie swoich zdolności. Wydaje mi się, że tak, że te spotkania, takie wyjazdy, te integracyjne tutaj, te prace, to wszystko, że ludzie się bardziej poznają, przyjaźnią, przyciągamy się do siebie, jedna do drugiej i nawzajem sobie przekazujemy wiadomości i tutaj w tych pracach się wspieramy. Także jest totalne uspokojenie, wyciszenie, powtarzam się może, ale jest to no fajne poczucie takie tutaj, bezpieczeństwa i w ogóle. Czuję się spełniona, dlatego że zawsze lubiłam takie prace artystyczne i człowiek nie poszedł w tym kierunku, bo kształcił się w innym zawodzie. Jestem z zawodu kucharz-garmażer i jako dziecko lubiłam zawsze plasteliną kleić czy malować kredkami, nie? A tutaj jestem taka spełniona, bo to się dzieje naprawdę. To jest wszystko takie jak artyści robią i dlatego to mi się bardzo podoba tutaj. Odnośnie gastronomii i kuchni, to też bardzo lubię dekorować garmażerkę, czy tam różne takie, czy torta ubrać, czy to też te prace są takie, co też bardzo lubię to robić, nie? I dlatego może też mnie wciąga tutaj do tego malowania i rzeźbienia i także jedno z drugim się łączy, że tak powiem, nie? Że ta rzeźba to jest twarz mojej tutaj koleżanki i mnie, zapomniałam? Bożenki, ale to jeszcze jest do dopracowania, nie? Także Bożenka, nie martw się, będziesz piękna. Dzięki bardzo. Ja jestem piękna, chciałaś powiedzieć. Oczywiście, jesteś piękna i tutaj będziesz odzwierciedlona jak w lusterku. No. Dzięki ci bardzo.